Matko boska, ile strusi. Te chłopaki jeszcze rosną. Właśnie, muszę zerknąć tych. Ile ja mam czasu jeszcze, zanim ich chłopaki urosną w słonie? Gdzie one są? Tutaj są chłopaki. Chłopaki, chłopaki. Uuu, zbliżamy się do granicy. To tutaj fajnie by było to ruszyć. Gdyby tu były hipcie, tu byśmy zrobili hipcie. Tu byśmy dali może tygrysa bengalskiego. Dzięki za followa. Tylko, że to jest grane z tymi pieniędzmi. Teraz rosną. Zobaczmy. Ładny wyrósł nam chłopak. Jak to zero? Jak to zero? Się tu bawią. Wy mają się dobrze. Jedna rzecz. Zobaczmy jedną rzecz. Goście. Słaba edukacja. Pak. To jest normal. To jest expensive. Dlaczego oni uciekają? Blue umbrella. Nie. Żadne zwierzę nie wyszło z klatki. Tutaj by było wyskaczenie, a to jest tylko to, że lwy się podziabały. Co jest? Don't they have caterpies? Patrzę na ziemię. Ale nie miałem cały czas włączonego tutaj pod tym. Okej, okay, ten sobie pije. Samica, samica.
Może jeszcze antlera jednego. Czekajcie, może się uda kupić dziewczynkę, jeszcze jedną albo dwie. Inbuka. Biorę ją. Biorę ją. Biorę ją. Będą dwie dziewczynki. To jest. Mów. Widzę, że za bardzo się nie chcą sprzedawać. Tu się za bardzo się widzę, nie chcą sprzedawać na rynku nawet. Je wypuszczać. Dobra. Super z bliska to wygląda, no. Czyli będą trzy dziewczynki. Jeden chłopak. Nadal populacja jest troszeczkę mała, widzę. A co się z trusią dzieje? Aha. Jak to głodujesz? Jak ty możesz głodować, jak tu tyle żarcia jest? Halo? No. Jedz! Wciągająca badbójta gra? Tak, to jest bardzo wciągające. By było bardziej wciągające, jakbym mógł coś budować, gdybym nie był na takim minusie, ale jest wciągające. To samo co Planet Coaster, co nie? To jest to samo. Zawsze coś jest do roboty. Czy poprawić tą ścieżkę, czy poprawić ten wybieg, czy poprawić tamto, czy coś innego. Zawsze coś jest do roboty. To ogrodzenie zmienimy z powrotem, moi drodzy, na ten, na ogrodzenie zwykłe. Mam nadzieję, że się odbuguje. Bo oni tutaj nic nie widzą, tylko ścianę. No, był plus. Jest minus. Bo zakupili żarcie dla zwierząt. Ten co, nie żyje? Co ty, tobie tak niewygodnie, co? Woda na ciebie pryska, słoneczko świeci, tak? Kotek zadowolony. Jestem na plusie troszkę. Czekajcie, teraz tak. Habitat. Medium shelter.
Dobra. Zabawki. Hipopotam. Dobra. To mamy, to mamy, to mamy. Wejście do tego, matko. O właśnie, ja muszę wejście tu zrobić. Ja nie mam w ogóle wejścia tu. Ha! Okej, okay, jest wejście do habitatu. Teraz tak, jedzonko jeszcze potrzebne jest. Water pipe. Tu. Medium food. Tu. Dobra. Mamy to, mamy to, mamy zabawki, mamy jedzonko. Mogę dwa hipopotamy kupić. Bo lwa sprzedałem, dlatego taki plus. I po tam. Tylko za listki. Od najtańszych, zobaczmy. Może coś będzie tutaj fajnego. 6,5 roku. Ten ujdzie. 12, 9. 9 latek ma. U, tą weźmiemy hipopotamicę. Jeszcze chłopaka tylko jej potrzeba. 16 lat. Mi nie pasuje to troszeczkę. O. No, mamy dwóch. Mów. Tyk. Mów. Mów, pyk. Tablica potrzebna tu jest. Czy są coś krokodyle? Są gady. Nie wiem, czy to można krokodylem nazwać. Ale są. No power, aha. Tu będę musiał zrobić karmienie, sekcję karmienia. Gdybyś wiedział, szkielet, co tu się działo z małymi cholerami, to byś wiedział, to, o co chodzi. Dobra, mamy dwa hipcie. I teraz tak, teren. Oj, cicho tam. Dobra, soil. Teraz za mało wody mają jeszcze? Serio? To jest.
A to drzewo stoi na ich wybiegu. Lans, okej. Okay. Natura. Aquatic Grassland. Dobrze. Na razie tak po prostu, żeby było, coś tu rosło. Im. Okej, okay, dobra, jest na razie podstawy mają. Zabawki mają, to mają. Ile ona? Dajcie mi zoopedię. Ile one muszą mieć? 3. Może być troszkę krucho z wodą. Potrzebny jest jeszcze hipcio tutaj im. Spokojnie, to wszystko się doda z czasem. Na razie chcę jakiś zapas pieniędzy mieć pierw. Bo troszeczkę to wszystko poszło się walić. 24 lata. 6,5 roku. Drogo! 13 lat. No, jestem już na plusie, no. To bawisz się? Boże, to jest naprawdę czołg. To jest czołg na czterech nogach. Z wielką paszczą. A z czym hipcie mogą być trzymane? Z nikim. Aha, hipopota musi być trzymany sam. Nie rozumiem, o co ci, Kubi Polak, chodzi, o co z planem ci chodzi. Nie rozumiem. Chyba czas. I gamer to samo. Nie, przepraszam, nie ten. A, razem. No to... Ktoś umiesz czytać ze zrozumieniem? Teraz się... teraz jestem, no, w innym trybie, że tak powiem. Pójdź na kalendarz i... Przeczytaj sobie jeszcze raz, co to tam jest napisane. O ten tramwaj, co nie chodzi. Dlatego dość agresywny, no. Fajnie to wyszło, widzę. Z hipciami.
Szkoda, że nie ma żadnych roślin akwatycznych takich, że mogę tutaj posadzić. No to sobie napatrzycie się, co? Tak się napatrzycie, że nic nie zobaczycie. Nie to chciałem. Nóż. Edytuj barierę. Ups. Nóż. Jak to ciężko jest wycelować. Dobra, chrzan się ta ścieżko. Odciep się. No. Dobra. Cześć, jabłko. No. No. To jest najbezpieczniejszy sposób chyba trzymania hipopotama. Chyba, że tutaj zrobię... Czekajcie, właśnie. Thank you.
Tada! I będą przechodzili przez żarcie. Jak będą przechodzili przez żarcie, to będziemy mieli dobrą robotę. Bo będą przechodzili, może coś kupią przy okazji. Hej, kawern. Edit barrier. To w końcu oni zrobią mi, czy nie? No już przestał uciekać. Z czego się niezmiernie cieszę. Coś mówiłem? Czy ja coś mówiłem na temat nieuciekania zwierząt? No i dupa. Musi być mur ceglany. No nie ma wyboru, musi być mur ceglany, no po prostu, no. No nie ma, no. No po prostu... To jest, znowu ucieka? Nie. Nie mam pojęcia. To jest wina ogrodzenia jaka. Tak, to wygląda, że ogrodzenie... Że ogrodzenie... nie wiem, czy to jest... Nie wiem, jak to czytać. Czy to ogrodzenie ma... Bo jest tak, jest Resistance Grade 4, Chaining, Semi-Transparent, Climbable, Not Watertight, czyli nie trzyma wody, ale jest Czekaj. Sekundkę. Okay.
I w to hipopotamy. Czekajcie, a w takim wypadku... A czekajcie. Stop, 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 stop. Ja mam pomysł. Jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć. Na szybkości. Ale ja mam pomysłów teraz. Ale ja teraz mam pomysłów. Ja mam pomysł, teraz mam tak. Teraz tak, tutaj sobie pływają hipcie. W sensie można zrobić tak, że zrobimy dół. Że to zostawimy. To wszystko zostawimy. Tu postawimy ścianę. Troszkę głębiej. Tu będzie ścieżka górą szła i ścieżkę w dół zrobimy, że dołem będzie druga ścieżka szła. I ją zabudujemy, że będzie światło. I ludzie sobie będą tam chodzić, patrzeli od dołu, jak hipcie sobie pływają. O ja. Potem gdzie są moje pieniądze? Ale ile pomysłów teraz? No to. A mogę całość teraz, jak ona jest tak?
Oż ty, aż tak mogę obniżyć? No, owca. Wiem, wiem. Ale to jest super. To jest super. Musimy sprawdzić zoopedię. Kto w wodzie pływa? Żółwie. Kariale. Great tool. Może zrobimy habitat dla gadów, dla tych. No. Low welfare. Czemu low welfare? To mu się nie zgadza. Dada. Dada. Habitat. Enrichment. Dla Spinbrooków. Teraz enrichment wam pasuje? Food enrichment. Factor bonus. Per species bonus. 40%. Tu jest problem, że my nie mamy nutrition, last meal quality. Jak zrówki są poczucia? Okej, okay, wiesz? Spałem do 10, 10.30 jakoś tak. Obudziłem się, poszedłem po jedzonko. Mam bułkę, której nie zjadłem, ale wypiłem jogurt. To się liczy. To jest chomiczy zatku. To się liczy. Bułki jeszcze nie zjadłem, ale mam pićku i bułkę, to sobie w międzyczasie będę skubał. Jak nie, to ja zjem. Nie dzielę się jedzeniem. Lwy mają cacy. Tutaj by można gada wrzucić, tu. Szczerze powiedziawszy, najbardziej to chciałbym przebudować jedzenie. W sensie nie tyle co aż tak przebudować, co dodać nowe jedzenie. Bo to jest naprawdę i żart, jeżeli o to chodzi. Czekajcie. Może mechaników zlevelujemy. I weterynarzy. Podniesiemy ich. To jest grane. Śpi.
Boże, już się bałem, że mi słoń wykitował. Już się bałem, że mi słoń wykitował. To by dopiero było. A czekajcie, a... Chcę coś sprawdzić, ja sobie zapiszę to. Chcę coś sprawdzić. Havs. Bo ta cegła tą cegłą, ale czy mogę drewniane? Bo drewnianego nie kombinowaliśmy z drewnianym, co nie? Jedynie szklane. Może drewniane będzie lepsze. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Próbuję to troszeczkę odkorkować. Ale jak widać nie wychodzi. Czekajcie, pauza.